Wybierz Pafiporta. Klucz do bezpiecznego i stylowego życia. www.pafiportadrzwi.pl. Wojtek Kasprzak, Team Nemesis Warszawa, Karol Skrzypek w twoim narożniku jutro, z tego co widziałem. Wojtek, jak się czujesz przed jutrzejszym pojedynkiem? Witam cię serdecznie. Jak dobrze wiesz, jest to mój debiut, spełnienie swojego rodzaju marzeń. Także na pewno dam z siebie wszystko. Spotkałem dzisiaj swojego rywala. Widzę, że też jest dobrze przygotowany. Mam nadzieję, że postawi poziom na takiej samej poprzeczce jak ja. Nie zabraknie nudy, znaczy nie będzie nudy i na pewno nie zabraknie mocnych uderzeń. Tego możemy być pewni. Jak się czuję? Waga przebiegała bez problemu. Myślę, że wszystko jest postawione na najwyższym poziomie. Karol i jego ekipa jest od lat już w tym sporcie, więc miałem z kogo brać przykład. Może być tylko dobrze. Podczas ważenia zwróciłeś uwagę, że twój rywal jest bardzo mocno rozbudowany, zbudowany. Czy to będzie atut dla niego, czy jednak problem? No mówiłem, że jednak te mięśnie nieraz w sportach walki potrafią wiele popsy, ponieważ trzeba je bardziej dotlenić. Wszystko zależy tak naprawdę od poziomu techniki mojego rywala. One mogą pomóc, mogą, tak jak zauważyłeś, popsuć. Ja też nie jestem najmniejszy, ale mam świadomość, że trzeba po prostu uważać na latające, szczególnie te sierpy. Mam nadzieję, że będziemy w stanie tutaj nie tylko wpaść w takie mocne uderzenia, ale pokazać też takiej trochę wyższej jakości techniki i może jakieś zapasy? Zapasy. No właśnie, to Karol mówi, że lubisz rzucać na sparingach supleksami swoich oponentów. Tak, tak. Jak zawsze ze względu na swój wzrost, jak się mierzyłem z wyższymi partnerami, musiałem sobie jakoś z nimi radzić. No i zawsze dobrym wyjściem z sytuacji jest rzucenie przeciwnikiem o podłogę. Ogólnie te zapasy to były u ciebie od dziecka, czy jednak zaczynałeś sporty walki od innej formuły? Zaczynałem od judo, a więc na początku było judo, potem swobodnie przechodziłem przez różne techniki. Ostatnio najwięcej było Muay Thai, a tutaj też wjechała palestra w Warszawie. Obecnie jest Kra ze względu na MMA i szeroko zakrojony tutaj możliwości. Tak naprawdę zespół, który mamy teraz na Skrze jako Nemesis, to jest chyba topka, jeżeli chodzi o Polskę i mam wrażenie, że Europę. Także od takich ludzi naprawdę można się tylko jak najwięcej nauczyć. Oprócz Karola Skrzypka, kogo jutro będziemy mogli zobaczyć w twoim narożniku? Łukasz Koziu, mój serdeczny przyjaciel, pozdrawiam. Więc taka nasza ekipa trzech przyjaciół przyjechała tutaj trochę narozrabiać i przeżyć taką wspaniałą przygodę w moim przypadku. Wspomniałeś tutaj o judo, że trenowałeś kiedyś. Jutro mam bardzo fajną walkę na KSW Epic. Bryż będzie walczył z Kasprzakiem, czyli judo kontra brazylijskie jiu-jitsu. Jak ty się zapatrujesz ogólnie na taką nowość, którą wprowadziła federacja KSW, że są te walki w kimonach, ale w formule MMA? Ja osobiście uważam, szczerze, ze własnego doświadczenia, że jednak brazylijskie jiu-jitsu ma trochę większe pole możliwości, jeżeli chodzi o MMA. I z mojego doświadczenia judo jest dobrym fundamentem, jeżeli chodzi o budowanie technik parterowych i technik zapaśniczych. Natomiast ja bym tutaj stawiał na zapas zawodnika, który będzie jednak z jiu-jitsu. Jednak z jiu-jitsu, czyli Piotrek Kasprzak jest twoim faworytem. No, ze względu na nazwisko zobowiązujemy się tutaj do solidarności. Dokładnie. Wojtek, słuchaj, jutro twój debiut zawodowy na gali TFL. Czy wiążesz sobie, nie wiem, większą współpracę z tą federacją? Chciałbyś tu sięgnąć po mistrzostwo? Czy jednak mierzysz w inne federacje w przyszłych walkach? Zobaczymy. Zaczynam swoją przygodę trochę późno, ponieważ jak wiesz, mam już około 33 lat, więc jest to dosyć... 9-1 rocznik? 9-1 rocznik. To z tego samego jesteś. W którym miesiąc? Maj. Maj, no to ja sierpień, czyli jesteś starszy. Na razie udało mi się przekonać najbliższą rodzinę, w tym mamę, że to jest jednorazowa sprawa, ale oczywiście zobaczymy. Wszystko zależy od tego, jak jutro się to potoczy. Ja jestem w treningu już od kilku lat i naprawdę chciałbym w tym temacie się troszeczkę jeszcze sprawdzić. Jutro będzie taki pierwszy test, mam wrażenie, że dosyć już na poważnym poziomie. Zobaczymy, jak to wyjdzie, ale jestem dobrej myśli. To czyli co, twoja mama była taka negatywnie nastawiona do tych sportów walki, żebyś to robił zawodowo? Jak to każda mama pewnie się o swoje dziecko martwi. Mam szerokie obawy, czy będzie w ogóle chciała obejrzeć tą walkę. Przeżywa to na pewno jak każda z bliskich rodzin, ale tak, taka obietnica padła, że to jest jednorazowa sprawa. Mam nadzieję, że to tylko na razie na przykrycie trochę emocji, ale zobaczymy. Lubię dotrzymywać słowa, tak jak obiecałem, też tutaj nie zawieść kibiców, także mam nadzieję, że uda się wygrać i odłożyć rękawice na wieszak, ale wiem, że to jest trudne do zrobienia, szczególnie jeżeli się wejdzie na wygraną ścieżkę. No ogólnie starty amatorskie miałeś już jakieś, czy to będzie od razu wchodzisz z dużego C? Od razu wchodzę z dużego C. No takie zadanie postawił przede mną trener. Ufam mu bardzo. Wiem, że jeżeli on we mnie wierzy, to znaczy, że te możliwości, te umiejętności gdzieś tam są. Także mam dużo do udowodnienia. Mam też bardzo wysoką poprzeczkę. No ale chyba o to chodzi w życiu, żeby takie zadania sobie stawiać. Jak myślisz, stresy nie wiecie, ta publika, to wszystko, współpracujesz z jakimś psychologiem albo coachem mentalnym? Nie, osobiście nie. Jeszcze uważam, że jest to taki trochę wczesny, raczkujący poziom w moim przypadku, więc nie mam aż takiej szerokiej ekipy. Natomiast tak, jeżeli chodzi o stres, uważam, że największym takim czynnikiem, który pomaga zapobiegać stresowi, jest po prostu ciężka praca. Przepracowaliśmy ostatnie 3 miesiące bardzo ciężko,
dałem z siebie 100%. Codziennie rano jak wstawałem, ten stres był coraz mniejszy, bo wiedziałem, że zrobiłem wszystko, co powinienem. Pilnowałem diety, pilnowałem wagi, chodziłem na wszystkie treningi, mimo że czasem było wiadomo to pod górkę. Więc jakby ten stres na razie na tą chwilę jeszcze nie występuje. Zobaczymy jutro. On się pewnie pojawi już w momencie, jak będę wchodził na galę, jak będę słyszał muzykę już swoją do wejścia. No i mam nadzieję, że to zadziała w ten sposób taki bardzo motywujący. Ja ogólnie jestem na co dzień bardzo spokojnym człowiekiem, ale jak się zdenerwuję, to wzbudza to we mnie wulkan energii, agresja wychodzi, więc jutro możemy być świadkami niesamowitych uderzeń. Zobaczymy. Najważniejsze, żeby wśród tej agresji zachować też trzeźwy taki rozsądek, bo wiadomo, no, walka to jest też myślenie, to jest jak szachy. Dokładnie tak, dokładnie tak. Mam naprawdę przykład ze swoich kolegów starszych, bardziej doświadczonych z Nemezis i wiem, że naprawdę trzeba umieć to pogodzić. Trzeba tą chłodną głowę czasem odpalić, nawet jeżeli poczuje się pierwszą krew. Także mam nadzieję, chłopaki, że was nie zawiodę. Wojtek, ostatnie przesłanie do twoich kibiców, którzy jutro przybędą na gala, także będą dopingować cię sprzed telewizorów. Kochani, chciałbym, żebyście przeżyli ze mną tą wspólną przygodę. Jest to spełnienie mojego marzenia. Zachęcam was wszystkich do tego, żeby odpalić odbiorniki. Walka nie powinna potrwać długo, także nie zmarnujecie czasu. Także zapraszamy jutro na galę TFL29. No i Wojtku, mam nadzieję, że jutro znowu sobie porozmawiałem po swoim pojedynku. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zadbaj o bezpieczeństwo i komfort swojego domu, mieszkania i firmy z marką Puffy Porta, częścią PPHU Składy Budowlane Paciorek. www.puffyportadrzwi.pl i przekonaj się, jak łatwo można połączyć bezpieczeństwo z pięknem. Puffy Porta.